Witamy na kursie online dotyczącym otwartych zasobów edukacyjnych. Ten kurs online został opracowany pod przewodnictwem Martin Ebner i Sandra Schön z TU Graz. Kurs był częścią projektu Unite OER Courses, wspólnie ze wszystkimi partnerami Europejskiego Sojuszu Uniwersytetów Unite rozwinięty. Cała treść jest dostępna w kilku językach. Aby to działało, oboje pracujemy z naszymi wirtualnymi awatarami Hi! Hej! Bonjour. Welcome! Dobry dzień! Isto divertido? Anche in italiano! Benvingut! Viel Spaß! Te i inne języki można znaleźć w wyborze języka. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się wypróbowanie z nami, jak dobrze to działa. Właśnie opracowaliśmy dla Ciebie ten kurs online i pozwól, że krótko wyjaśnię Ci zasadę. Kurs trwa cztery tygodnie i jest podzielony na cztery moduły, które uzupełniają się nawzajem. Materiałem edukacyjnym są filmy wideo, które są uzupełnione dalszymi materiałami edukacyjnymi w postaci dokumentów, linków itp. Zakończeniem każdego modułu jest autotest, dzięki któremu możesz sprawdzić, czy nauczyłeś się i zrozumiałeś najważniejsze rzeczy. Powinieneś. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, forum dyskusyjne jest do Twojej dyspozycji. Za każdy zaliczony moduł otrzymasz wirtualną plakietkę, a po pomyślnym ukończeniu kursu otrzymasz także potwierdzenie uczestnictwa. Najlepiej poświęcić trochę czasu na rozejrzenie się po środowisku nauki, niezależnie od tego, czy korzystasz z laptopa czy smartfona. Interfejs powinien być zawsze odpowiednio dostosowany. Możesz także zauważyć, że możesz łatwo oznaczyć rzeczy, które już zrobiłeś, jako ukończone. Oznacza to, że zawsze możesz monitorować swoje postępy w nauce. Ale teraz do właściwej treści. Celem tego kursu online jest wprowadzenie Cię w świat otwartych zasobów edukacyjnych. Chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego są one ważne dla przyszłego świata edukacji cyfrowej i Open Science. Ponadto, otwarte zasoby edukacyjne umożliwiają nam jeszcze lepszą współpracę, co czyni je idealnymi dla europejskich sojuszy uniwersyteckich. Można też powiedzieć warunek wstępny. W każdym razie mamy nadzieję, że spodoba Ci się ten kurs i będziesz mieć dobre doświadczenie w pracy i tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych.